Dziewiąta edycja programu Rolnik-szuka żony okazała się wyjątkowo udana. Dzięki udziałowi w hicie TVP, miłość znalazły cztery pary. Teraz okazało się jednak, że to jeszcze nie wszystko. Konrad, kandydat Klaudi, ujawnił, że jest w związku z Zuzanną, która walczyła o serce Mateusza. W niedzielę TVP wyemitowało finałowy odcinek dziewiątej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Okazało się, że w tym sezonie powstały aż cztery pary. Marta Manowska zaznaczyła, że jest to najlepszy wynik w historii programu. Okazało się jednak, że zakochanych jest jeszcze więcej. Konrad był jednym z kandydatów Klaudi w dziewiątej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Serce uczestniczki skradł jednak Valentin. Młody strażak zyskał jednak sympatię widzów oraz mnóstwo nowych adoratorek. Podczas finału przyznał, że piszą do niego głównie starsze kobiety. Z pewnością, bo dużo osób się takich odezwało z pozytywnym odbiorem. Jest grono większe starszych kobiet, zdradził. Niektóre fanki może rozczarować wiadomość, iż Konrad nie jest już wolny. Po zakończeniu programu zdradził, że spotyka się z Zuzanną, która walczyła o serce Mateusza. Opuściła jednak gospodarstwo rolnika jako pierwsza. Konrad nie ukrywa, że nową miłość zawdzięcza właśnie udziałowi w programie Rolnik Szuka żony. Przeżyć coś tak wspaniałego, nie da opisać się tego słowami. Dziękuję wszystkim za miłe słowa przez cały program. Wszystkim rolnikom z tej edycji życzę szczęścia i mnóstwo miłości. A teraz czas na nowy rozdział w moim życiu, za który dziękuję temu programowi, czytamy na Instagramie uczestnika. Fani byli zachwyceni wyznaniem Konrada. W komentarzach zasypali parę gratulacjami. Piękna z was para, gratulacje. Wszystkiego dobrego. Szczęścia i miłości. Gratulacje, Kondzio. Wszystkiego dobrego i życzę powodzenia. Pisali internauci. Myślicie, że Konrad i Zuzanna pojawią się razem w świątecznym odcinku programu Rolnik szukający? Dajcie mi znać w komentarzu.